Jest to kamień milowy w naszej 45-letniej tradycji. Mamy do czynienia pierwszy raz z tego typu rzeźbą, z tego typu światowym formatem sztuki. No i jesteśmy po prostu ciekawi i pełni energii, żeby wykonać to piękne dzieło. Zdradźmy szczegóły tego, co przyjechało rankiem do Opola, a co za tych kilka czy kilkanaście miesięcy będzie ogromną, wysoką i szeroką konstrukcją. Jest to 7-metrowa rzeźba wykonana z drzewa cedrowego, wykonana przez światowej sławy artystkę Urszulę von Riedingswart, Amerykankę polskiego pochodzenia, która jeszcze włada polskim i komunikowała się z nami również po polsku. Wysłaliśmy jej taka anegdota, naszą opolską cepelię też, jak gdyby nawiązując kontakt. Bardzo się cieszyła z korzeni, z polskości. No i cieszymy się, że ta rzeźba dotarła do nas, zostanie u nas zaformowana, odlana z brązu, pospawana i będzie stanowić 7-metrowy popatynowany monolit z brązu. Rzeźba nosi nazwę, to też znamienite, że artystka tworząca na całym świecie nazywa swoje rzeźby dalej polskimi słowami jak gdyby. Ta rzeźba nazywa się na całym świecie pierwsza. To teraz powiedzmy o samych tych konstrukcjach, które przyjechały, jak odbywał się cały transport, cała logistyka, zanim to do Opola tutaj do Was dotarło. Rzeźba przez pół roku, jeszcze inne prace pani Urszuli były eksponowane w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Przez rok ta wystawa była dostępna dla odwiedzających. No i dokładnie dzisiaj została zdemontowana, włożona na dwie potężne ciężarówki. Dzisiaj transport dotarł. Dzisiaj będziemy również wkładać te wszystkie części pod halę, żeby to nie stało na zewnątrz i będą czekać na swoją kolejkę na formierni. No właśnie, to teraz powiedzmy, jak będą wyglądały te prace tak po kolei, jeśli chodzi o te poszczególne etapy od momentu, kiedy wjedzie to do środka. Rzeźba musi poczekać na swoją kolej, bo mamy koszyk zamówień wypełniony bardzo ciasno, ale no, zabierzemy się na pewno od tych najmniejszych kawałków i będziemy próbować je formować. Jak widzicie Państwo, są tutaj pierścienie o dużej średnicy, o średniej i o mniejszej i pewnie weźmiemy się w pierwszej kolejności za te najmniejsze pierścienie. Będą one formowane, detale będą odkładane, aż nie zaformujemy wszystkich pierścieni. W tym momencie będziemy tą rzeźbę z metalu już odlaną składać ze sobą, skręcać. Powstanie konstrukcja też ze stali, taka wzmacniająca całą tą rzeźbę. W ostatnim etapie będziemy ją patynować, złożoną, pospawaną już. No i liczymy na to, że pani Urszula przyjedzie nas odebrać tą rzeźbę. Skoro mówimy o wyzwaniu, to co będzie takim największym wyzwaniem, jeśli chodzi o samą pracę wykonania tego u Was? Na pewno wierne oddanie struktury rzeźbiarskiej, na co pani Urszula będzie zwracać na pewno uwagę. No i gabaryt, tak? Czegoś tak potężnego, żeśmy jeszcze nie mieli nigdy na warsztacie. Zmieści się w hali? Tak, zmieści się w hali, pod suwnicą się zmieści. Także będziemy ją składać pod dachem w hali, nie na zewnątrz, to też jest ważne. Rzeźba stanie przy Artodlewie? Pewnie miniatura w biurze u nas, tak? Albo miniatura gdzieś tutaj na wolnej przestrzeni. A rzeźba na pewno zostanie w Polsce, jeszcze dokładnie nie wiadomo gdzie będzie. Być może w Warszawie, być może w Centrum Rzeźby w Orońsku. No to będzie chyba największy odlew, który opuścił naszą pracownię. Szacujemy na 5-6 ton brązu.